Od kiedy się pojawiły, zawojowały cały świat. Układają je zarówno dzieci, jak i dorośli. Puzzle, bo o nich mowa, to rozrywka dla każdego i w każdym wieku. O tym, że ich wyprodukowanie nie jest wcale takie proste, przekonały się siatkarki Atomu Trefla Sopot. Zawodniczki odwiedziły fabrykę swojego głównego sponsora, mieszczącą się w Gdyni. Trefl to największy producent puzzli w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma zatrudnia około 500 pracowników, a jej produkty znane są na 5 kontynentach. Główne rynki to jest oczywiście Europa, ale sprzedajemy również do Azji, sprzedajemy do Ameryki Północnej, do Stanów, sprzedajemy do Ameryki Południowej. W Gdyni poza puzzlami powstają też gry planszowe. Atomówki przywitał wiceprezes zarządu Treflesa Roman Szczepan Kniter. Dziewczyny dobrze go znają, ponieważ jest również prezesem sopockiego klubu. Tutaj produkujemy puzzle i gry. Po krótkim wykładzie wprowadzającym i założeniu specjalnych kamizelek, Atomówki rozpoczęły zwiedzanie zakładu. Idziemy? Zapraszamy. Pierwszym przystankiem był magazyn papieru. Stanowi on podstawowy surowiec przy produkcji puzli i gier planszowych. Do Gdyni sprowadzany jest z kilku krajów Europy: Holandii, Niemiec oraz Włoch. Skala tych zakupów jest taka, że my kupujemy zawsze bezpośrednio z fabryk. Tektura wytwarzana jest z makulatury. A to już kolejne pomieszczenie i gigantyczna drukarka. To właśnie tutaj powstaje obrazek, który zostanie wykorzystany do stworzenia puzli. W tych urządzeniach znajduje się farba drukarska w 4 kolorach: cyjan, magenta, żółty i czarny. Poprzez ich odpowiednie wymieszanie można uzyskać prawie każdą barwę. Po co więc piąty agregat? Czasami drukuje się także tak zwany piąty kolor. Na przykład mam obrazek wielokolorowy, ale chcę dołożyć złoto. Albo kolor srebrny. Wówczas kupowana jest specjalna farba. Zawodniczki Atomu Trefla Sopot pracę maszyn oglądały z bliska i zrobiły one na nich duże wrażenie. Po odwiedzinach w drukarni Atomówki zapoznały się z kolejnym etapem tworzenia puzli. Łączeniem papieru z tekturą zajmuje się sekcja laminowania. I choć wydaje się to całkiem proste, to jak się okazuje, wcale być takie nie musi. Jeżeli nałożymy na dużym arkuszu klej, tak to nakleić, żeby nie powstały bąble, jest bardzo, bardzo trudno. Z puzzlami jak w siatkówce. Wszystko musi do siebie pasować, bo gdy piłka źle zostanie dograna, to i z ataku nic nie wyjdzie. Gra Atomu Trefla Sopot, podobnie jak części układanki, musi tworzyć spójną całość. Tymczasem dochodzimy do kolejnego etapu produkcji, czyli dzielenia obrazka na części. Do tego używana jest specjalna podkładka składająca się z gumy i noży. Here are knives. A knife and the rubber. Wycinarki również powstają w Gdyni. Fabryka posiada warsztat, gdzie przygotowywane są specjalistyczne ostrza. Guma jest potrzebna do tego, żeby wypchnąć puzzle. Bo my go wycinamy, ale musimy go wypchnąć z wykrojnika. I dlatego tam jest guma. Następnym etapem produkcji puzzli jest ich rozdzielanie. What is the biggest problem with puzzles? When you buy a puzzle, what is the biggest problem? No. The biggest problem is when you buy, for example, 1,000 puzzle and you collect 999 and you miss one. Dlatego też specjalne urządzenia dbają o to, aby nie zaginął żaden element. Atomówki odwiedziły też miejsce, gdzie opracowywane są nowe produkty Trefla. Tu nie ma miejsca dla ludzi mało kreatywnych. Każdy pomysł jest szczegółowo omawiany. Członkami zespołu są również graficy, którzy realizują potem projekty graficzne tych zaproponowanych produktów. Ostatnim przystankiem wycieczki były gabinety firmy, ale to akurat najmniej ciekawa jej część. Biura wszędzie przecież wyglądają tak samo. Bardzo dużo ludzi tutaj pracuje i no jest to ciężka praca i no fajnie było to zobaczyć. For me as a coach, I always try to look at the mechanics and that's also in volleyball, how things work. That interests me. Tak naprawdę no wszystko jest, co jest zaskakujące i ogrom tej firmy jest jak dla mnie zaskakujący. A co mi się najbardziej podobało, myślę, że będzie dopiero mi się podobało, jak dostanę prezent. Każdy członek ekipy Atomu Trefla Sopot otrzymał gry planszowe, karty do gry i rzecz jasna puzzle.